ewidencji VAT sprzedaży i zakupu oraz ewidencji przychodów. Aby wydrukować ewidencję VAT sprzedaży, wybieramy ewidencja VAT sprzedaży, następnie drukuj, drukuj ewidencję VAT. Następnie ustawiamy sobie datę na wydruku i zobaczymy, jak wygląda nasz wydruk. Wybieramy podgląd. W przypadku rejestru VAT sprzedaży wydruk składa się z dwóch części. A mamy w tej chwili widoczną stronę pierwszą. Możemy wybrać część drugą i widzimy drugą część naszego rejestru VAT sprzedaży. Zamykamy. Jeżeli chcemy dokonać wydruku na drukarkę, wybieramy sobie drukarkę, na którą ma być wykonany wydruk. Możemy też wybrać eksport pliku, na przykład na pulpit. Wybieramy, wpisujemy sobie nazwę pliku rejestr sprzedaży i zapisujemy. Wydruk wykonał nam się, sprawdzimy to jeszcze. Mamy rejestr sprzedaży. Aby wydrukować ewidencję VAT zakupu, wybieramy ewidencję VAT zakupu, następnie drukuj, drukuj ewidencję VAT. Ustawiamy datę i sprawdzamy, jak wygląda podgląd naszego wydruku. W tym wypadku jest to dokument jednostronicowy. Widzimy wszystkie zapisy i podsumowanie. Możemy zamknąć podgląd wydruku i tak jak poprzednio, albo wybieramy drukarkę, na której ma być wydrukowany, lub też wybieramy sobie eksport dokumentu do pliku. Wpisujemy nazwę pliku, rejestr zakupu i zapisujemy. Jeżeli dokonaliśmy takiego zapisu, anulujemy i sprawdzimy, czy pojawił nam się rejestr zakupu. Proszę zobaczyć, mamy również rejestr zakupu. Tak, poprzednie dwa rejestry sprzedaży dwuczęściowe były i rejestr zakupu. Jeżeli chcemy wydrukować ewidencję przychodów, przechodzimy na ewidencję przychodów, następnie wybieramy opcję drukuj, drukuj ewidencję przychodów. Musimy ustalić z miesiąca stycznia, czyli ustalamy sobie datę i zatwierdzamy przyciskiem OK. Będziemy podobnie, obejrzymy na ekranie, jak wygląda ewidencja przychodów, po czym wyeksportujemy ją do pliku. Wybieramy podgląd, mamy ewidencję przychodów, jest to też dokument jednostronicowy. Zamykamy podgląd nasz i wykonamy eksport ewidencji przychodów do pliku. Oczywiście, gdyby ktoś chciał puścić wydruk na drukarkę, wybieramy odpowiednią drukarkę i możemy wybrać przycisk drukuj. Automatycznie dokument się wydrukuje. Sprawdzimy, czy na pulpicie wyeksportował nam się. Jest ewidencja przychodów za 1 stycznia 2013 roku.